Jest co ciekawe, jeżeli chodzi o platynę, no to warto tutaj wspomnieć, że ona jest kilkanaście razy rzadsza od złota, a jeżeli spojrzymy na ceny, no to jest o połowę tańsza. Więc można powiedzieć, że to jest taka anomalia. Kiedyś platyna była dużo droższa od złota, jeżeli chodzi o jakby za cenę za uncję. No także to jest ewidentnie, moim zdaniem, to, co stało się, czy te sankcje wymierzone w Rosję w ubiegłym roku, najprawdopodobniej mogły przewrócić jedną z pierwszych kostek domina i faktycznie no, świat zdał sobie sprawę z tego ryzyka strony trzeciej i zaczął się właśnie uzbrajać już w fizyczne złoto i troszeczkę redukować ekspozycję w dolarze. Jest faktycznie tak, jak mówię, a więc w lipcu mieliśmy już ostatnią podwyżkę stóp procentowych, no to wszystko nam nagle tutaj tworzy właśnie takie środowisko, które może wymuszać już atak na te 200 na złocie. No i w tym momencie mamy szansę na rozpoczęcie kolejnej już fali takiej średnioterminowej wzrostowej. No i wiesz, jeżeli teraz spojrzelibyśmy na całą w ogóle produkcję tego złota, wzięlibyśmy pod uwagę ten zakaz eksportu, co więcej, wzięlibyśmy pod uwagę cały realizowany import i realizację w ogóle fizycznych dostaw na giełdzie w Szanghaju, no to okazuje się, że do tych, tak według szacunków, do których dotarłem, do tych oficjalnych rezerw, które, no przypomnę, 2000, nieco ponad 2200 ton w tej chwili wynoszą, no to mógłbyś spokojnie dopisać na końcu jeszcze jedno zero. A spotkałem się wręcz z szacunkami, że to jest nawet nie tyle co 20 tysięcy ton, co nawet bliżej 30 tysięcy ton. Także no ewidentnie przygotowują się, można powiedzieć, Chiny na coś dużego. W momencie, kiedy takie CBDC zostałoby wdrożone, no to byłoby już w zasadzie narzędziem absolutnej kontroli i bank centralny wiedziałby dokładnie wszystko, co robić ze swoimi pieniędzmi. Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Dzisiaj jest ze mną Tomasz Gessner, analityk firmy Tavex. Cześć Tomasz. Cześć, witam. Dzięki za zaproszenie. Możecie trafić tutaj na kanał firmy Tavex, gdzie Tomasz robi naprawdę trafne analizy. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o metalach szlachetnych, ale i o geopolityce troszkę. I żeby nie przynudzać, to od razu Tomasz, ciężkie pytanie i chwytliwe chyba, takie medialne. Słuchaj, czy w obliczu rosnącego zadłużenia państw zachodnich realnym jest, żeby złoto osiągnęło nam 3000 dolarów za uncję w 2024 roku? Wiesz co, no faktycznie, zacząłeś dosyć konkretnie, natomiast jakby myślę, że zacząłbym w ten sposób. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić to, że dług, o który też pytałeś, czy w jego kontekście ustawiłeś cenę złota, no to nie jest jedyny czynnik, który ma wpływ na cenę złota. I tych czynników jest oczywiście cała masa. Widzimy gdzieś tutaj w przekazach medialnych coraz to więcej ognisk konfliktów na naszym globie. Co chwilę pojawiają się jakieś nowe kryzysy wokół czy systemu finansowego, banków. No i tak naprawdę dług jest jednym tylko z tych elementów, który na to wpływa. No ale oczywiście, gdyby to wszystko razem do siebie zestawić, no to jakby nie patrzeć, jest to zestaw, który nam gdzieś tą cenę złota powinien na nią prowzrostowo wpływać. Jeżeli chodzi, wiesz, o inne czynniki, które mają wpływ na cenę złota, to na przykład zwróć uwagę na to, co się działo z rentownościami amerykańskich obligacji, które od około 1,5 roku no, bardzo istotnie rosną wraz ze stopami procentowymi. No i co ciekawe, złoto, które jest z reguły ujemnie z nimi skorelowane, w takich warunkach powinno drastycznie zostać przecenione, a co ciekawe, kompletnie się oderwało i tak się nie dzieje. Także mówiliśmy tutaj o tych rentownościach. No i wiesz, jeżeli jest to czynnik, który złotu powinien ewidentnie przeszkadzać, a tego nie robi, no to można sobie zadać teraz pytanie, co się stanie, jeżeli te negatywne czynniki przestaną, czy odsuną się w cień, tak? No to w tym momencie, moim zdaniem, ewidentnie będzie to już zapalnik do tego, że złoto to ATH powinno zaatakować. Dalej na liście mamy chociażby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Tutaj też myślę, że przed wyborami raczej będzie rządzącym zależało na tym, żeby te dobre nastroje i na rynkach, i w miarę w gospodarce, na rynku pracy utrzymać. No i mogą się w tym momencie, gdyby się coś negatywnego zaczęło dziać, mogą się pojawić ewidentnie naciski na Powella,
żeby troszeczkę tą politykę monetarną poluzował. Zresztą jeżeli spojrzymy sobie chociażby na wyceny stóp procentowych, no to w tej chwili już pierwsza obniżka w Stanach Zjednoczonych jest zapowiadana na okolice czerwca, nawet parę dni temu zeszła do maja przyszłego roku, także widać, że te prawdopodobne obniżki stóp też również się tam szykują, co jak wiemy złoto ewidentnie lubi. No i na ostatnim zresztą posiedzeniu Rezerwy Federalnej Jerome Powell też dał tak no, między wierszami do zrozumienia, że prawdopodobnie ta lipcowa podwyżka stóp już była ostatnią, która prawdopodobnie właśnie będzie kończyć ten cykl. Co więcej, parę dni temu, czy dokładnie tydzień temu, tydzień przed tym jak nagrywamy, pojawił się raport z amerykańskiego rynku pracy, mocno rozczarowujący i to na poziomie tych wręcz headline'owych danych, więc również widać, że ten rynek pracy słabnie. No i co więcej, jeżeli byśmy spojrzeli sobie też na poprzednie cykle tych stóp procentowych, no to tutaj warto zauważyć, że w tych wszystkich cyklach po roku 2000, w momencie kiedy dochodziło do ostatniej podwyżki stóp procentowych, a więc najpierw Fed wciskał pauzę, no i potem po paru miesiącach pojawiły się pierwsze decyzje o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych, no to tak naprawdę od momentu wciśnięcia tej pauzy złoto już wykazywało ewidentnie oznaki umocnienia, no i w zasadzie jeżeli jest faktycznie tak jak mówię, a więc w lipcu mieliśmy już ostatnią podwyżkę stóp procentowych, no to wszystko nam nagle tutaj tworzy właśnie takie środowisko, które może wymuszać już atak na te 200 na złocie. No i w tym momencie mamy szansę na rozpoczęcie kolejnej już fali takiej średnioterminowej wzrostowej. A czy poza zakończeniem podwyżek stóp coś jeszcze może mieć wpływ na ceny złota? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o czynniki, które mogą wpływać na cenę złota, no to zawsze się podaje tego słynnego dolara. Czyli w momencie, kiedy dolar się osłabia, pozytywnie powinno to wpływać na złoto. W praktyce, jeżeli byśmy sobie spojrzeli akurat na te korelacje, to one może w krótkim terminie faktycznie tego typu zależności dostrzeżemy, natomiast dużo lepszy obraz da nam sytuacja, w której spojrzymy na siłę nabywczą, czy na zmianę siły nabywczej dolara. A więc jeżeli indeks dolara skorygowalibyśmy o inflację i odwrócili skalę i na to nałożyli złoto, no to się okaże, że te wykresy są do siebie bardzo zbliżone, a więc im bardziej siła nabywcza dolara spada, tym bardziej będzie to wpływało pozytywnie na złoto. No, do tego oczywiście musimy też pamiętać o innych klasach aktywów, tak? Chociażby o amerykańskim rynku akcji. W momencie, w którym uczestnicy rynku zorientują się, że amerykańskie akcje przestają ich chronić przed inflacją, a taką sytuację mieliśmy chociażby w dekadzie lat 70. i w pierwszej dekadzie tego wieku, no to w tym momencie zaczynają się rozglądać siłą rzeczy za jakimiś alternatywami. No i od tego rozglądania się za alternatywami prawdopodobnie część kapitału powędruje również do złota. No i właśnie bardzo fajnie to widać na tych wykresach z dekady lat 70. i pierwszej dekady lat 2000. I co więcej, złoto w tamtym okresie rosło dosyć wyraźnie, natomiast również jeżeli to zachowanie złota byśmy skorygowali o inflację, no to okazuje się, że złoto rosło właśnie nie tylko nominalnie, ale było w stanie w takich okolicznościach również inflację wyprzedzić, a więc no de facto zwiększyć siłę nabywczą, tak? A więc złoto się nie okazywało już tylko tym takim powiedzmy kruszcem, który przechowuje tą siłę nabywczą, ale to były takie okienka czasowe, gdzie faktycznie na złocie, no mówiąc kolokwialnie, można było po prostu zarobić. Co ciekawe, ostatnio wpadła mi w ręce też taka grafika, z której wynikało, że 71% doradców finansowych w Stanach Zjednoczonych, która komponuje jakieś portfele inwestycyjne, jeżeli chodzi o alokację w złocie w tych portfelach, no to ta alokacja nie przekracza 1%. Czyli mówiąc kolokwialnie, ekspozycji na złoto, a już zwłaszcza złoto w formie fizycznej, no jeżeli chodzi o takie zarządzane portfele, to praktycznie no można powiedzieć, nie ma prawie nic, także też jest to myślę cenna wskazówka w momencie, znaczy odnośnie tego, co by się stało w momencie, kiedy podjęta by została decyzja, że na przykład okej, zwiększamy teraz tą alokację z tego 1% albo niecałego 1 do na przykład 2, 3 czy 5, tak? No to biorąc pod uwagę kapitalizację rynku złota i kapitalizację całego rynku finansowego, no to wystarczy dosłownie kropla przelania się kapitału z innych aktywów w kierunku złota, no i tutaj też ta zmienność cenowa
na złocie natychmiast bardzo istotnie wzrośnie. Także wiesz, no, podsumowałbym to chyba w ten sposób, że na złoto musimy patrzeć, jeżeli kierujemy się tylko kwestią właśnie zmiany ceny i tego, czy ono wzrośnie, czy spadnie, musielibyśmy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat tego, jak zachowują się inne klasy aktywów, no bo de facto na rynku finansowym, wiesz, wszystkie aktywa, wszystkie klasy aktywów konkurują, no de facto o ten sam kapitał, tak? Więc jeżeli zacznie to gorzej wyglądać na rynku akcji, na rynku długu, może nieruchomości zaczną rozczarowywać, no to siłą rzeczy zacznie się przy jakimś okresowym przeglądzie z tych stóp zwrotu, jakimś, nie wiem, kwartalnym, półrocznym czy rocznym, zacznie się podejmowanie decyzji, jak ten portfel przemodelować, no i w tym momencie odłam tego kapitału ma prawo już trafić właśnie na rynek metali szlachetnych. To może spójrzmy trochę szerzej na to złoto z perspektywy może banków centralnych i powiedz mi, czy repatriacja złota przez Niemcy, Holandię czy Turcję to prognostyk może do powrotu do standardu złota, czy może takie przygotowanie bardziej na ciężkie czasy? Wiesz co, no faktycznie ten temat repatriacji się zaczął gdzieś tam w ostatnich, no nawet nie miesiącach, a kwartałach coraz aktywniej przebijać. I ja bym ją akurat wiązał z czymś zupełnie innym, a mianowicie z tym, co się stało w ubiegłym roku z Rosją, która po jej ataku na Ukrainę została odcięta od systemu SWIFT i również jej rezerwy walutowe, tam chyba była mowa, jeśli dobrze pamiętam, o 300 miliardach dolarów, również zostały zamrożone. No i w tym momencie jakby reszta uczestników rynku, reszta świata zorientowała się, że być może no tak duże przechowywanie rezerw w dolarze, w tym jakby systemie walut fiducjarnych nie jest najlepszym pomysłem. No i być może czas się zahedżować, tak? Widzieliśmy w ostatnich właśnie kwartałach dane o tym, jak dużo banki centralne kupują tego złota. No właśnie wspomniałeś już kwestię również repatriacji. Widzimy, zwłaszcza w tych reprezentantach wschodniego bloku gospodarczego, ewidentnie presję na odchodzenie od dolara, redukowanie w nim ekspozycji. No także to jest ewidentnie, moim zdaniem, to, co stało się, czy te sankcje wymierzone w Rosję w ubiegłym roku najprawdopodobniej mogły przewrócić jedną z pierwszych kostek domina i faktycznie no, świat zdał sobie sprawę z tego ryzyka strony trzeciej i zaczął się właśnie uzbrajać już w fizyczne złoto i troszeczkę redukować ekspozycję w dolarze. O, ciekawe. A jak wygląda to z perspektywy Polski? Polskiego złota, ile go mamy, gdzie jest w Polsce przetrzymywane, czy w ogóle mamy w Polsce, bo to No wiesz różne co, głosy są. akurat dosłownie parę dni przed naszym nagraniem ukazał się kwartalny raport Światowej Rady Złota, także mamy trochę świeżych danych. No i tu faktycznie no tak się składa, że Polska okazała się, zajęła drugie, można powiedzieć, na świecie miejsce, jeżeli chodzi o zakupy czy zwiększanie rezerw złota. Pierwsze miejsce to jak na razie Chiny. No i okazuje się, że na chwilę obecną, a więc już po uwzględnieniu tych najświeższych danych też za październik, mamy 340 ton złota w naszych rezerwach. W tym roku NBP zwiększył je o 111 ton. No i jeżeli chodzi o kwestię repatriacji, to w 2019 roku zostało do Polski sprowadzonych 100 ton. Natomiast ponieważ mamy 340 ton łącznie teraz, no to można się zastanowić, gdzie jest cała reszta. Jeżeli spojrzelibyśmy na sprawozdanie finansowe NBP z końcówki ubiegłego roku, no to na chwilę obecną niecałe 105 ton mamy w Polsce, dokładnie chyba w skarbcach w Warszawie i też w moim rodzinnym Poznaniu. No i co ciekawe, z wypowiedzi prezesa Glapińskiego z 2021 roku wynikało, że kiedy mówił, czy wyraził wówczas chęć, że jeszcze chciałby te przynajmniej 100 ton dołożyć do rezerw, no to również pojawiło się tam takie sformułowanie, że chciałby tą kolejną transzę zakupu sprowadzić do Polski, czyli możemy zakładać, że te już 111 ton kupionych w tym roku, no w jakimś tam momencie zacznie być też sprowadzane właśnie
do Polski. Co ciekawe, z kolei ostatnio pojawiła się wypowiedź również prezesa Glapińskiego odnośnie jakby dalszego apetytu, który na kupno złota, które ewidentnie rośnie, bo w tej chwili, jeżeli spojrzelibyśmy na te 340 ton i odnieśli to do całości rezerw, no to złoto stanowi nieco ponad 12%. Natomiast prezes Glapiński stwierdził chyba tak dosłownie, że jego marzeniem byłoby, aby udział tych rezerw dotarł do 20%. Także wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach zobaczymy kontynuację zwiększania tych rezerw złota. No i też pytanie, jak się ułoży sytuacja na rynku, to znaczy, czy to dojść do tych 20%, no to będzie kwestia tego, że będziemy to złoto dalej kupować, czy może cena tego, które już jest, istotnie wzrośnie i to nas jakby przybliży do tych 20%. No ale to już jakby czas pokaże. Ja bym pociągnął dalej temat tych banków centralnych, zakupów tego złota. I właśnie w trakcie naszej rozmowy na konferencji w Katowicach, gdzie żeśmy się spotkali, wspomniałeś o możliwości wykorzystania złota do umorzenia długów, co dla mnie naprawdę to taka bomba, nie? Bo tutaj taki no, temat mocny, może i realny, nierealny, ale jak według ciebie mogłoby to wyglądać w praktyce? To znaczy, wiesz co, to od razu mówię, to też nie jest jakby koncept, na który sam wpadłem, tylko zapożyczyłem go od takiego holenderskiego analityka. Jan Nieuwenhuis się nazywa z serwisu Gainesville Coins chyba, jeśli dobrze pamiętam, który dosyć szczegółowo to rozpisał. Natomiast no, idea jest taka, że w bilansach banków centralnych, zwłaszcza tych, które prowadziły aktywnie QE, czyli ten skup obligacji, znajdują się spore ilości obligacji rządowych. No i teraz z drugiej strony znajduje się tam również złoto. No i w przypadku banków europejskich to złoto jest w większości przypadków to jest złoto, które było kupowane za czasów jeszcze Bretton Woods po 35 dolarów za uncję. I wycena tego złota nie była aktualizowana, czyli ono dalej jest księgowane po 35 dolarów. Z kolei w przypadku Fedu ono jest księgowane, jeśli mnie pamięć nie myli, po 42 dolary i 22 centy. No i teraz tworzy to taką sytuację, że jeżeli dokonałbyś takiej aktualizacji wyceny do bieżących wartości rynkowych, czyli tych niecałych 2000 dolarów za uncję, no to nagle pojawiłby ci się bardzo duży zysk. Także w tej chwili na te pozycje, czyli to tak zwane konto rewaluacyjne złota, na nim jest bardzo duży niezrealizowany zysk. No i cała idea polegałaby na tym, że jeżeli doszłoby do takiego przeszacowania złota, a więc albo odniesienia do bieżącej wartości rynkowej, albo wręcz jeszcze przeszacowania w górę względem bieżącej wartości rynkowej, no to zysk z tego przeszacowania mógłby pokryć odpis obligacji rządowych, tak? I w tym momencie no, jakby banki centralne pomogłyby rządom się oddłużyć i ten dług do PKB, te wszystkie wskaźniki by pospadały, no i taką już bardziej znormalizowaną politykę, a więc tych nieco wyższych stóp procentowych, które zresztą przecież też obowiązywały przez długie dekady historycznie, no, do takiego środowiska moglibyśmy wtedy płynnie wrócić, bo nie groziłoby to de facto no, implozją systemu, tak? Tego, że po prostu długu jest masa, stopy są wysokie, no i koszty odsetkowe już biją tak mocno, że jest to nie do uciągnięcia, tak? Także no, tak wyglądałby mniej więcej właśnie ten koncept. No i oczywiście zakładam, że gdyby coś takiego, znaczy po pierwsze, jakby trzeba mieć też na uwadze, że jest to generalnie scenariusz, tak jak już sam wspomniałeś, raczej z kategorii charakteryzujących się raczej niskim prawdopodobieństwem, tak? Natomiast gdyby się oczywiście zmaterializowało, no to byłaby ewidentnie bomba. Można zakładać, że gdyby faktycznie coś takiego miało się wydarzyć, no to na pewno musiałoby to odbyć się w jakiś skoordynowany sposób. Skoordynowany prawdopodobnie przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, czyli ten taki tak zwany bank centralny dla banków centralnych. No i w tym momencie kluczem byłoby prawdopodobnie to, ile poszczególne banki europejskie mają złota. Druga sprawa, po jakiej średniej cenie mają to złoto. No i trzecia sprawa, ile długu mają w bilansach, tak? I no, na moment takiej
tej całej operacji musiałoby to zostać ustawione w taki sposób, aby dla każdego efekt był ten sam, a więc żeby się pozbyć długu, czyli no bo wiadomo, tak, większy zysk zdecydowanie na tym przeszacowaniu będzie miał, nie wiem, bank niemiecki Bundesbank, a no bo on startuje z pułapu $35, a zupełnie inną sytuację mielibyśmy na przykład my, kupując złoto no de facto teraz po obecnych cenach rynkowych czy tych z ostatnich kilku lat, tak? Więc jakby ten moment wejścia jest zupełnie inny. No i też być może tu jest też jakiś trop odnośnie tego, dlaczego my w tej chwili tego złota tak dużo kupujemy, a inne zachodnie banki już na przykład aż tak dużo nie kupują, tak? Także to by nas prowadziło też do kwestii tego wyrównywania rezerw w poszczególnych bankach. Jak się może komuś właśnie wydawać, że to jest trochę chaotyczne działanie, no to jakby okej. Natomiast jeżeli spojrzelibyśmy właśnie przez pryzmat takiej ewentualnej rewaluacji ceny złota na odpis długów, no to być może tutaj właśnie jest klucz, dlaczego poszczególne banki, dlaczego jedne kupują, a drugie nie. W swoich analizach zwracałeś często uwagę na rolę BRICS. Na czym stoimy obecnie i czy w ogóle BRICS ma dalej sens? No więc to faktycznie temat BRICS trochę ucichł. Tam głośno było w tych miesiącach poprzedzających ten 15 szczyt, który się odbył w RPA w sierpniu. I faktycznie duże nadzieje się tam wiązały z tym, co się tam też na tym szczycie wydarzy. No ja bym powiedział tak, no, jakby cały koncept ma zdecydowanie sens dla uczestników BRICS, którzy no można powiedzieć próbują rzucić wyzwanie dolarowi i temu zachodniemu systemowi. Przez długie lata w zasadzie dostarczali swoje usługi, surowce, czyli rzeczy jakby realne, namacalne, a z drugiej strony dostawali, no, mówiąc kolokwialnie, dolary z drukarki, więc wiadomo, że taki podział no, przestał już w pewnym momencie odpowiadać. No i cały ten koncept się w tym momencie właśnie urodził, tak? Na chwilę obecną do tej grupy, jeżeli ktoś się nie orientuje, no to należy Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Natomiast co ciekawe, na tym szczycie z 15, no, z sierpnia tego roku podjęto również decyzję o tym, że kolejne sześć krajów się przyłączy i ma się to odbyć od stycznia, a więc już za nieco ponad 1,5 miesiąca. I dołączyć ma się Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska i, jeśli mnie pamięć nie myli, Zjednoczone Emiraty Arabskie. No jest to o tyle ciekawe, że zwłaszcza w przypadku tych właśnie krajów arabskich, że są to również no, duzi producenci ropy. Także tutaj jeszcze pewnie zahaczymy o temat petrodolara w związku z tym. Co również ciekawe, w tym momencie no, od stycznia ta grupa BRICS liczyłaby sobie już w tym momencie 11 krajów, natomiast w kolejce, jeżeli spojrzelibyśmy na kraje, które wyraziły zainteresowanie, no to wyobraź sobie, że w tej kolejce jest jeszcze 39 krajów. Więc jeżeli to by się pewnie nie na raz, ale jeżeli w kolejnych powiedzmy latach jakoś to by się rozrastało, no to nagle się robi nam 50, czyli już naprawdę spory jakby ten układ sił światowy by się już w tym momencie dosyć mocno pewnie zmieniał. No zresztą jeżeli sobie spojrzymy na przykład już na PKB, takie liczone już z uwzględnieniem tego parytetu siły nabywczej kraju grupy BRICS, no to on w ostatnich 2-3 latach zaczął już przekraczać PKB krajów G7. Także w tej chwili już widać, że ta siła ewidentnie się rozrasta. Natomiast spotkałem się z szacunkami, które mówią, że jeżeli uwzględnilibyśmy jeszcze tych kolejnych sześć krajów, które od stycznia dołączy, no to PKB tego BRICS Plus, bo tak to się w mediach określa, przekroczyłoby PKB grupy G7 o $11 bilionów. Co ciekawe, jeżeli z kolei spojrzałbyś na zadłużenie krajów G7, no to ono sięga około 55 bilionów dolarów, natomiast zadłużenie grupy BRICS Plus, czyli tej jedenastki, no to jest raptem 9, także zobacz też ten dług do PKB, tak, o ile to są, no, mówiąc kolokwialnie, zdrowsze pod względem właśnie zadłużenia, no, konstrukcje, tak. No i w tym momencie wiadomo, no, kwestia jest tego, co te kraje chcą wspólnie osiągnąć. No, widać ewidentnie, że wspólnym mianownikiem jest dla nich ten atak na system dolarowy, tak? Więc no, tutaj mówiło się ewidentnie o pomyśle przede wszystkim w pierwszej kolejności wprowadzenia wspólnej waluty BRICS, która miała być, czy może być częściowo oparta na złocie.
również na koszyku innych surowców. No i w tym momencie, jeżeli tak duża ilość krajów o tak istotnym PKB zaczęłaby się między sobą rozliczać już nie przy użyciu dolara, tylko przy użyciu wspólnej waluty, no to w tym momencie, no to w tym momencie ten globalny popyt na dolara też już, no może ewidentnie istotnie spadnie i problemy dolara, które już są w tej chwili niemałe, no przybiorą już w tym momencie tylko na sile. A jak postrzegasz w ogóle CBDC, bo tutaj wspomniałeś o walucie rozliczeniowej państw BRICS, a tutaj też ten zachodni model, może to CBDC, chociaż nie tylko, jest zagrożeniem dla złota, wolności osobistej, czy może szansą na rozwój? No, wiesz co, zdecydowanie ja tutaj akurat, jeżeli chodzi o CBDC, to widzę akurat w nim zagrożenie. To tak obrazowo można sobie to opisać. No, wyobraź sobie, że każdy twój banknot, który masz w portfelu, ma chipa, który informuje wystawcę tego banknotu o tym, na co go wydajesz, jak długo go masz w tym portfelu. Tak, więc generalnie każdy twój ruch w tym momencie przy takim cyfrowej walucie banku centralnego, no będzie przez system śledzony. No zresztą możemy sobie tutaj też przywołać chociażby pamiętną wypowiedź dyrektora generalnego Banku Rozrachunków Międzynarodowych Agustina Korstensa, no, który wprost określił, że w tej chwili w przypadku fizycznych walut fiducjalnych no, banki centralne nie wiedzą, co się z tymi pieniędzmi dzieje, nie mają nad tym kontroli. Natomiast w momencie, kiedy takie CBDC zostałoby wdrożone, no to byłoby już w zasadzie narzędziem absolutnej kontroli i bank centralny wiedziałby dokładnie wszystko, co robić ze swoimi pieniędzmi, tak? All our analysis on CBDC, in particular for the use of general to the general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who is using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. Także, no jeżeli tak wysokim rangą urzędnik w ten sposób się wypowiada, no to już masz jakby czarno na białym odpowiedź, czy to jest zagrożenie, czy szansa. Co ciekawe, to też taka informacja dosłownie, która mi wpadła chyba przed 2 dniami w ręce. Okazuje się, że też Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia właśnie w Europie tożsamości cyfrowej, czyli takiego cyfrowego ID. No i w tym momencie w zasadzie aż się prosi o to, żeby do takiego ID, do tego, żeby je sobie założyć, żeby je, no mówiąc krótko, zasilić jakąś tam paczką, na przykład CBDC, no i w tym momencie jest to zachęta do tego, żebyś sobie to w tym momencie jakby zainstalował i jakby wszedł do tego systemu. No i pytanie teraz, wiesz, ile osób się na to zdecyduje, ile osób zastanowi się 2 razy, czy warto. No i można zakładać, że jeżeli większa jakaś część społeczeństwa dostrzegłaby właśnie zagrożenia, nie tylko te zalety, te zachęty, które zapewne się pojawią związane z CBDC, tylko dostrzegną właśnie te zagrożenia, no to w tym momencie również może się okazać, że zwrócą się właśnie w stronę metali szlachetnych, no bo okaże się, że to jest ostatnia opcja, żeby sobie jakąś tam część swojego kapitału, swojego majątku wyjąć z systemu, jakby poza to oko wielkiego brata, no i mieć to jakby w ręce pod własną kontrolą, a nie wszystko w postaci cyfrowego zapisu. Pociągnijmy ten temat tej namiastki wolności, jakim są metale szlachetne, a konkretnie srebro. I jak uważasz, czy srebro czeka przyszłość jedynie jako metalu przemysłowego, czy jednak odegra jakąś rolę ważniejszą? No wiesz co, wydaje mi się, że ma jak najbardziej szansę odegrać sporą rolę. No, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o srebro, to ten popyt taki, powiedzmy, czysto inwestycyjny, on odpowiada za około gdzieś 26% popytu na srebro. Także cała reszta to są różne gałęzie przemysłu, więc jakby no jest to metal dużo bardziej na pewno przemysłowy od chociażby złota.
Natomiast pamiętajmy też, że srebro kiedyś również pełniło rolę środka wymiany, płacono srebrem, także ono w tej roli już się kiedyś jakby znalazło. Gdybyśmy sobie na przykład rozpisali taki ewidentnie już skrajny czarny scenariusz, w którym faktycznie ten system walut fiducjarnych nam upada, wracamy do jakichś rozliczeń barterowych, no to tak naprawdę srebro, ponieważ jest no, około 80 razy tańsze od złota, w tym momencie w takich drobnych, codziennych rozliczeniach tutaj na pewno znalazłoby zastosowanie. W przypadku złota ze względu na wysoki nominał, no to już byłoby to na pewno trudniejsze. W tych krajach dotkniętych hiperinflacją, to widziałem w jakichś reportażach takich w ostatnich latach, to pojawiały się na przykład w takich bieżących rozliczeniach tak zwane złote, płatki złota, tak? Czyli takie cieniutkie dosłownie na części grama. Natomiast wygodniej zdecydowanie takim srebrem byłoby się gdzieś tam na co dzień w tym momencie rozliczać. Natomiast no, pamiętajmy, że właśnie przez tą też historyczną jego rolę, że już było używane jako środek wymiany, ono jest cały czas właśnie po jakiejś tam części postrzegane jako taki metal o częściowo monetarnym charakterze. No i można zakładać, że jeżeli te wszystkie zagrożenia i kryzysy, które gdzieś tam się co chwilę tlą, zaczęłyby przybierać na sile, no i kolejny kryzys dotknąłby właśnie systemu całego finansowego, systemu monetarnego, no to można zakładać, że właśnie te metale stricte monetarne ewidentnie miałyby tutaj swoje 5 minut. No i w tym momencie w przypadku srebra raczej właśnie doszłaby do głosu zdecydowanie ta jego monetarna rola, a nie przemysłowa, tak? Jeżeli z kolei byśmy spojrzeli sobie właśnie na srebro jako na tą korelację ze złotem, no to faktycznie na tych długoterminowych wykresach widać, że one bardzo często się poruszają w bardzo podobnych kierunkach, dołki i górki wypadają w tych samych miejscach. No i tu taka ciekawostka, jeżeli wykres złota skorygowalibyśmy o inflację i na to nałożyli srebro, no to okaże się, że to podobieństwo jest już czy ten stopień korelacji jest już bardzo wysoki, tak? Czyli można powiedzieć, że srebro odzwierciedla to, jak złoto zachowa się względem inflacji. No a wcześniej właśnie mówiliśmy o tym, że jeżeli czekają nas te okienka, w którym rynki akcji, rynki obligacji nie byłyby w stanie wyprzedzić inflacji, i kapitał zacznie się przelewać na rynek złota, no i w przeszłości zdarzyło się tak, że w tych okienkach złoto właśnie wyprzedzało inflację, no to w tym momencie masz już odpowiedź, co prawdopodobnie wydarzy się na srebrze. Słuchaj, pytanie każdego inwestora w srebro. Czy manipulacja na srebrze kiedyś się skończą? No, pytanie bardzo ciężkie, bo niestety no, tak się składa, że jest to jeden z największych jakby problemów rynku srebra. No i też obiekt wielu frustracji nowych inwestorów, którzy no, widzą z jednej strony, jakie to srebro jest tanie, ile ma tych przemysłowych zastosowań, jakie jest tanie nominalnie, jakie jest tanie w relacji do innych aktywów, no i z drugiej strony ewidentnie nie chce rosnąć. No i tutaj mogę też z ciekawostek podrzucić taki ciekawy wykres symulacji prowadzonej już chyba od lat 70., w której to kupujemy srebro na otwarciu nowojorskiego handlu i sprzedajemy na jego zamknięciu, a druga symulacja, kiedy kupujemy po zakończeniu nowojorskiego handlu i kupujemy przed jego otwarciem. No i ewidentnie te dwie symulacje bardzo silnie się ze sobą rozjeżdżają, czyli to ta symulacja handlu w godzinach nowojorskich, to praktycznie można powiedzieć, że to srebro dąży do zera, natomiast poza nowojorskimi godzinami handlu, no to praktycznie no można powiedzieć, niemal dąży do nieskończoności, tak? Czyli generalnie wniosek z tego jest taki, że ewidentnie coś z tymi nowojorskimi godzinami handlu jest nie tak, no i tutaj masz jakby odpowiedź, w którym momencie doby średnio statystycznie srebro rośnie, a w którym momencie spada, tak? No i tutaj niewątpliwie największe podejrzenia oczywiście kierowane są już od lat w stronę tych największych banków bulionowych, które no, poruszają się po tym rynku kontraktów terminowych na srebro na COMEXie. Tutaj z wiodącą rolą w zasadzie JP Morgana, zresztą można sobie doczytać, cała seria kar za manipulacje już się pojawiała, nawet zdaje się latem tego roku pojawiały się też informacje o tym, że trzech traderów JP Morgana już zostało wręcz no, skazanych na kary więzienia, tam chyba 6 miesięcy, rok i 2 lata. Także no, z jednej strony regulator pokazuje, że coś stara się z tym robić, pojawiają się jakieś kary,
Natomiast cały czas jakby ten proceder się odbywa. Swoją drogą, jeżeli chodzi o te kary więzienia, to też kto wie, czy może to się nie okaże skuteczne, no bo wyobraź sobie, że jesteś takim, powiedzmy, traderem w banku bulionowym, no i jakby twój przełożony mruga do ciebie okiem, że tam okej, rób to, co robiłeś, w razie czego, no jak przyjdzie kara, to zapłacimy. Zresztą przy tej karze chyba z 20 roku na 920 milionów, z tego co czytałem, to jakby zarobek z tych transakcji to był chyba około 2 miliardów. Także no to Tak. można to, taką karę można potraktować w tym momencie jako taki, powiedzmy, 50% podatek tylko, nie? Więc jakby, no ale w momencie, kiedy jakby godzimy się jako tacy traderzy z tym, że okej, przyjdzie kara, to się zapłaci i trudno, ale robimy dalej swoje, to jest jedno. No ale w momencie, kiedy już fizycznie jesteś zagrożony posiedzeniem sobie parę miesięcy w więzieniu i ochłonięciem, no to już dwa razy się zastanowisz, czy taka praca ci pasuje, tak? Także no możliwe, że tutaj troszeczkę to ten proceder to też ukróci. Natomiast jeżeli mielibyśmy spojrzeć, wiesz, na jakieś czynniki, które mogą nam te manipulacje już też przykrócić, no to powiedziałbym, że takie trwałe, skrajne oderwanie się rynku fizycznego od papierowego mogłoby być jakimś czynnikiem. Pamiętajmy, że no bo tak naprawdę, wiesz, czym są, może wytłumaczę jeszcze w paru zdaniach, na czym w ogóle polegają te manipulacje. No one polegają na tym, że właśnie traderzy z banków bulionowych cały czas jakby zaniżają, grają na spadek cen srebra. Natomiast w momencie, jeżeli odbywa się to na zbyt dużą skalę, no to na rynku fizycznym ta cena przestaje spadać, tak? Ona albo nie spada, albo wręcz rośnie. W przypadku jakichś bardzo dużych zawirowań, to bardziej, powiedzmy, tyczy się złota niż srebra, ale faktycznie tak się dzieje. No i w momencie, kiedy ta różnica między rynkiem fizycznym a papierowym zrobi się zbyt duża, no to do gry może zacząć wchodzić arbitraż, czyli to na przykład chociażby sytuacja nieco sprzed roku, tak, kiedy cena srebra tam spadała chyba w pewnych momentach poniżej 18 dolarów za uncję, natomiast na rynku w zasadzie srebro po około 25-27 chodziło, tak? No i w tym momencie można się zastanowić, no dobra, no to skoro na Comexie mogę sobie kupić po 18, no to dlaczego nie? I za chwilę sprzedam na rynku po 25. No tyle tylko, że problem polega na tym, że żeby zażądać takiej fizycznej dostawy z kontraktu terminowego na Comexie, no tak naprawdę tyczy się to niewielu uczestników, tylko tych największych instytucji finansowych. Czyli relatywnie nieduża część uczestników rynku może taką faktycznie fizyczną dostawę zrealizować. No i z ciekawostek, to zresztą gro Twoich widzów na pewno śledziło Silver Squeeze w 2021 roku, jak to się wszystko wówczas odbywało. No i wówczas na pozycji registered na Comexie, czyli tej, gdzie jest srebro właśnie zgromadzone w skarbcach pod rozliczenie kontraktów terminowych, wówczas tam było 150 milionów uncji. Natomiast na dzień dzisiejszy zostało już tylko 37 milionów uncji. Czyli widać, że ewidentnie to te próby wyciągania tego dużo tańszego srebra z Comexu trwają. No i w momencie, no i można zakładać, że ten proceder zaniżania ceny może trwać tak długo, aż będą te uncje jeszcze do wydawania po tej zaniżonej cenie, tym niektórym tylko uczestnikom rynku. Natomiast w momencie, kiedy zostanie to już jakby wyciągnięte w całości i nie będzie nikogo chętnego do dołożenia po takiej cenie, no a nie będzie, bo po co sprzedawać jakby Comexowi po 18, skoro na rynku bez problemu na przykład po 25 można je sprzedać, no to w tym momencie można powiedzieć, że rynek papierowy straci sens, bo będzie już absolutnie papierem dla wszystkich, tak? I żaden z uczestników nie będzie w stanie żadnej fizycznej uncji z niego już wyciągnąć po tych zaniżonych cenach, tak? Także no to ta kwestia arbitrażu. Jeżeli chodzi w ogóle o kwestię arbitrażu, no to analogicznie jeszcze możemy też spojrzeć na jakieś alternatywne systemy obrotu, tak? Tutaj przede wszystkim jakieś ośrodki handlu właśnie na wschodzie, giełda w Szanghaju, tak? Tam te też ceny zaczynają się troszeczkę odrywać od siebie. No i właściwie tu mamy sytuację analogiczną, czyli jeżeli na tamtych ośrodkach handlu ta premia zaczęłaby się bardzo, bardzo odrywać od tego, co widzimy na wycenach nowojorskich czy londyńskich, no to również ten arbitraż wkroczy do gry, no bo jest to jakby nie patrzeć właściwie zysk wolny od ryzyka, no i poprzez realizację takiego arbitrażu również
zacznie być ten metal jakby wysysany i przekierowywany właśnie na wschód. No i wiesz, możemy jeszcze sobie puścić wodze fantazji, no i na przykład wyobraź sobie, co by się stało, jeżeli w drodze właśnie, jak już mówiliśmy o tym BRICS, o tej chęci uderzenia w system dolarowy, który jest jakby nie patrzeć również no, po części związane z tymi metalami szlachetnymi, bo one są jakby, wiesz, alternatywą dla dolara, no to wyobraź sobie, co się stanie, jeżeli w pewnym momencie na przykład w Chinach czy w Indiach zaczęto by zachęcać do gromadzenia złota, gromadzenia oszczędzania w srebrze. No i jeżeli złączysz Chiny i Indie, no to masz razem 2,8 miliarda ludności. Tak? No to wyobraź sobie, że chociażby kilka procent z tej populacji zaczęłoby sobie część swoich jakichś tam nadwyżek finansowych przekierowywać właśnie chociażby w srebro. No i no to w tym momencie kompletnie właściwie no, zamykasz rynek no, nowojorski, można powiedzieć. Wspomniali, żeśmy o srebrze, które jest takie bardziej medialne. A co myślisz o takich, moim zdaniem, niedocenianych metalach, ale wartych uwagi, jak palladium czy platyna? Jest to może palladem się co prawda nie zajmowałem, natomiast troszeczkę gdzieś tam śledziłem platynę i no wiesz co, one są generalnie zdecydowanie mniej popularne, zwłaszcza inwestycyjnie od złota i srebra, dużo bardziej zmienne na pewno, zwłaszcza pallad ostatnio. Także chociażby pod kątem takim powiedzmy spekulacyjnym można się nimi gdzieś tam zainteresować. No i cóż, one są przede wszystkim, jak już wspomniałem, przede wszystkim związane z wykorzystaniem w przemyśle. To znaczy na nich ten popyt inwestycyjny też się momentami pojawia, natomiast on, jeżeli byśmy sobie prześledzili raporty chociażby tej Światowej Rady Inwestycji Platynowych, no to ten udział inwestycji jest bardzo zmienny, czyli potrafi czasami wręcz prawie, że niemal do zera wygasnąć w momencie, jeżeli gdzieś tam rynek dostrzeże możliwości inwestycyjne, no to się znowu uaktywnia, więc tak to wygląda w przypadku platyny. No ją przede wszystkim, tak jak mówię, jest obecna w sektorze właśnie przemysłowym, chociażby w sektorze motoryzacyjnym, właśnie w katalizatorach. Z platyny również część biżuterii jest wykonywana. No jest ona obecna też w przemyśle właśnie chemicznym, też elektrycznym, szklarskim i zdaje się jeszcze też w medycznym. Także tych zastosowań przemysłowych troszeczkę też tutaj jest. Co ciekawe, jeżeli chodzi o platynę, no to ona, warto tutaj wspomnieć, że ona jest kilkanaście razy rzadsza od złota, a jeżeli spojrzymy na ceny, no to jest o połowę tańsza. Więc można powiedzieć, że to jest taka anomalia. Kiedyś platyna była dużo droższa od złota, jeżeli chodzi o jakby za cenę za uncję. No, natomiast jeżeli spojrzymy na samo zachowanie platyny, no to ona tak naprawdę od tego szczytu z 2008 roku do dołka 2020 roku spadła o 75%. Więc można powiedzieć, że w takim długim terminie, jeżeli patrzylibyśmy na to przez pryzmat jakichś właśnie takich długoterminowych ruchów, no to można kolokwialnie stwierdzić, że ten rynek jest wyczyszczony, tak? No bo 75% spadek, no to już odhacza długoterminową korektę, więc wydaje mi się, że może być już przygotowana w tym momencie do tego, żeby tutaj jakiś kolejny ruch w górę wykonać. Nawiasem mówiąc, jeżeli byśmy też no, technicznie spojrzeli na nią, no to też w ostatnich latach można tutaj dostrzec jakąś ideę tutaj dużej odwróconej głowy z ramionami, także też układu, który zapowiada, że ten trend spadkowy się już gdzieś wyczerpuje, tak? Oprócz tego, że no, jak już wspomniałem, ona spadła o 75%, no to ona jest również bardzo tania, co naturalne w ujęciu relatywnym do innych aktywów, tak? No, jeżeli byśmy zrobili sobie na przykład takie bardziej skrajne zestawienie, czyli właśnie zestawili tą mocno już przecenioną platynę z kolei na przykład z Nasdaqiem, który był jakby tym sektorem wiodącym, tą ostatnią hossę z ostatnich kilkunastu lat na Wall Street, no to gdyby No to gdybyśmy mieli tylko wrócić do szczytów z 2008 roku i założylibyśmy, że Nasdaq już się nie zmienia, więc ani nie spada, ani nie rośnie, no to żeby powrócić do tych szczytów z 2008 roku względem Nasdaqa, no to platyna musiałaby wzrosnąć ponad dwudziestokrotnie. Także zobacz, jaki się tutaj kryje potencjał właśnie na poziomie zwiększania tej siły nabywczej. Tak? Możesz za dzisiejszą platynę mógłbyś kupić z czasem 20 razy więcej Nasdaqa, tak? Więc no, potencjał jest ogromny. No, pytanie, czy zostanie oczywiście wyzwolony, tak? No i tutaj z takich głównych triggerów, z takich największych szans dla platyny,
No, wiele się mówi o silnikach wodorowych, w których platyna mogłaby znaleźć swoje zastosowanie przede wszystkim właśnie przy produkcji tak zwanego zielonego wodoru, tego czystego. No tutaj według szacunków, do których dotarłem w takim klasycznym spalinowym silniku, w takim klasycznym spalinowym samochodzie jest wykorzystane około 3 do 5 gram platyny, natomiast jeżeli mówimy o napędzie wodorowym, no to spotkałem się już nawet z tym, że tej platyny jest tam około 30 gram. Oczywiście trwają prace nad tym, żeby trochę zejść z tym, no ale tak czy owak mówimy o kilkukrotnie większej ilości platyny w silnikach wodorowych, aniżeli w tradycyjnym napędzie. Jeszcze z ciekawostek, chyba z tydzień temu oglądałem też taki reportaż chyba na kanale Powagowani, gdzie mówiono o napędach, o bardzo mocnych postępach Toyoty, jeżeli chodzi o te właśnie napędy wodorowe. Stworzyli praktycznie konstrukcję, którą możesz zastosować w każdym spalinowym samochodzie, zarówno tym starszym, jak i nowoczesnym. I konstrukcja dosłownie na kształt instalacji LPG, którą gdzieś tam pewnie kojarzymy. No i w tym momencie, jeżeli okazałoby się, że tego typu napęd pod względem opłacalności no zaczyna mieć, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi, no to równie dobrze mógłby podzielić losy napędów LPG, tak, które również swojego czasu były bardzo popularne i się okazywało, że może sobie praktycznie jeździć za pół ceny. Tak. Także w momencie, kiedy te silniki wodorowe, czy też te opcje tych przeróbek na wodór zaczęłyby się robić opłacalne, no to może się okazać, że stworzy to bardzo duże wyzwanie, chociażby dla wciąż bardzo drogich silników elektrycznych, tak? Także jeżeli coś takiego się wydarzy, no to również byłby bardzo ciekawy chyba trigger dla platyny. No ja powiem ci, że podzielam twoje zdanie odnośnie platyny, bo też śledzę i bardzo interesująco to wygląda, ale powiedz może widzom, jak w ogóle zainwestować w platynę, bo to jest też takie powiedzmy nieoczywiste. Wiesz co, akurat z platyną jest chyba bardzo, bardzo podobnie jak ze złotem i ze srebrem. To znaczy, możemy mieć ekspozycję zarówno papierową, jak i fizyczną. No, w przypadku tej papierowej ekspozycji to jakby ta klasyka, czyli jakby ETF-y zabezpieczone z fizycznym metalem. Jest również rynek kontraktów terminowych, no i sektor spółek wydobywczych. Przy czym w przypadku spółek no, jest jakby ten problem, że tam platyna jest tylko jednym z. Czyli generalnie kupując taką spółkę, masz ekspozycję na wszystkie metale, które ta spółka wydobywa, a nie czysto na platynę, tak? Więc to jest jakiś tam, powiedzmy, problem. Natomiast jeżeli chodzi o wersję fizyczną, no to mamy klasyczne monety bulionowe, dokładnie tak jak w przypadku złota i srebra, które mają jeszcze przy okazji oczywiście też dokładnie tę samą zaletę, czyli wyciągasz jakby ten swój kapitał, mówiąc kolokwialnie, z systemu, tak? Czyli nie masz w tym momencie jakby inwestycji na papierze, tylko w ręku. No i tutaj z ciekawostek akurat TAWEX się udało nam się w ostatnich miesiącach poczynić dosyć fajne postępy, jeżeli chodzi o ofertę właśnie platyny, bo przez to, że realizujemy duże wolumeny tych zamówień i można było również na monetach z wybitym nominałem zastosować VAT marżę. No i też nie da się ukryć, że jest dużo mniej takiej jakby pracy operacyjnej z monetą platynową, aniżeli z ekwiwalentem 40 monet srebrnych. No to udało nam się w tym momencie sprowadzić spread na platynie do poziomów poniżej spreadu na srebrze. Także jeżeli ktoś ma ochotę sobie gdzieś tam zerknąć, to można wejść na stronę TAWEX-u i sobie sprawdzić ofertę. No i tu jeszcze taki drobny upominek dla Twoich widzów, jeżeli ktoś chciałby sobie jakieś zakupy metali bądź akcesoriów poczynić, to przy zamówieniach powyżej 250 zł koszt przesyłki bierzemy na siebie. Trzeba tylko użyć kodu rabatowego FP23, FP od finansowej płotki i ten kod, no, ustalmy, że niech on będzie ważny przez 2 tygodnie od momentu, kiedy ukaże się ten wywiad. Także jeśli ktoś planował jakieś zakupy, to jest okazja zrobić to trochę taniej. No, dzięki wielkie. Ja oczywiście podpinam kod do TAWEX-u w opisie filmiku, także jeśli ktoś ma ochotę zainwestować, to proszę bardzo.
Przejdźmy dalej może do większej polityki, geopolityki, ale cały czas z metalami w tle. Powiedz mi, w co twoim zdaniem grają Chiny? Spekuluje się, że podawane przez nich zakupy złota to farsa, a ich skarbce pękają od ilości zakupionego złota. Co w ogóle o tym myślisz? No więc to faktycznie, tych spekulacji jest sporo. Co ciekawe, jest to w ogóle odwrotna sytuacja jak w przypadku USA, bo w przypadku właśnie Chin spekuluje się, że jest tego złota zdecydowanie więcej. Natomiast jeżeli spojrzelibyśmy na rezerwy amerykańskie, no to tam taki pełny wiarygodny audyt miał miejsce, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba w 1953 roku ostatni. Tak? Także ewidentnie Amerykanie nie chcą pokazać, czy mają te swoje 8000 chyba 133 tony, natomiast Chiny bardzo, bardzo oszczędnie informują o tych zakupach. One no w tej chwili to już chyba 12 miesiąc z rzędu, kiedy Chiny zwiększają swoje rezerwy. W tej chwili to jest chyba 2215 ton, jeśli mnie pamięć nie myli. No ale właśnie spekuluje się, że jest tego zdecydowanie więcej. No tutaj warto pamiętać przede wszystkim o tym, że Chiny są największym w ogóle producentem złota na świecie. Drugim jest Rosja. Także to też a propos kontekstu BRICS-u, tak, w którym i Rosja, i Chiny są obecne. W Chinach, co ciekawe, jest od wielu już lat w ogóle zakaz eksportu złota. Trzeba mieć specjalne pozwolenia, jeżeli planujesz eksportować złoto. No i wiesz, jeżeli teraz spojrzelibyśmy na całą w ogóle produkcję tego złota, wzięlibyśmy pod uwagę ten zakaz eksportu, co więcej, wzięlibyśmy pod uwagę cały realizowany import i realizację w ogóle fizycznych dostaw na giełdzie w Szanghaju, no to okazuje się, że do tych, tak według szacunków, do których dotarłem, do tych oficjalnych rezerw, które, no przypomnę, 2000, nieco ponad 2200 ton w tej chwili wynoszą, no to mógłbyś spokojnie dopisać na końcu jeszcze jedno zero. A spotkałem się wręcz z szacunkami, że to jest nawet nie tyle co 20 tysięcy ton, co nawet bliżej 30 tysięcy ton. Także no ewidentnie przygotowują się, można powiedzieć, Chiny na coś dużego. No i jeżeli teraz spojrzelibyśmy na jakieś, powiedzmy, karty, które już mamy na stole, które widać, no to w zasadzie wydaje mi się, że można by wspomnieć o przynajmniej dwóch tropach. Pierwszy to jest kwestia przygotowań do inwazji na Tajwan. I tutaj przypomnij sobie jeszcze też o tym, o czym rozmawialiśmy w przypadku Rosji chwilę wcześniej, tak? W jaki sposób Rosja została za Ukrainę ukarana, jakie sankcje się na nią posypały. No i w tym momencie Chiny mogą się spodziewać dokładnie analogicznych, przynajmniej analogicznego, gdyby się zdecydowały na inwazję na Tajwanie, analogicznej odpowiedzi ze strony zachodniego systemu. No i być może to jest właśnie trop, dlaczego tak aktywnie od lat gromadzą fizyczne złoto. Natomiast druga sprawa, no to jest też wspomniany już kontekst BRICS-u. Tak jak już mówiłem, też również pojawiały się spekulacje, że ta wspólna waluta tych państw może być w jakiejś części oparta o złoto, no i w tym momencie Chiny jako ta wiodąca gospodarka w tej grupie państw BRICS, ona w tej chwili w tej obecnej piątce PKB względem całego BRICS-u, ten udział Chin to jest około chyba, czy ponad, nieco ponad 70%. Także to jest ewidentnie największy gracz, no i być może też z tego tytułu właśnie gromadzi tak duże zasoby złota, że jeżeli przyszłoby do wprowadzania tej wspólnej waluty i oparcia jej na złocie, no to będzie na czym to opierać. Czy uważasz, że możliwe jest notowanie skrajnie różnych wycen złota na różnych giełdach? Chodzi mi tutaj o giełdy zachodnie w kontraście do wschodnich. Już teraz mamy takie nieznaczne różnice i można dostrzec taki trend. Co o tym myślisz? No więc to faktycznie tak jak mówisz, w ostatnim, to mniej więcej miesiąc czy półtora temu dużo, dużo się widziało tych różnic w wycenach. Na giełdzie w Szanghaju już te premie na złocie sięgały ponad 7% względem cen z Londynu. No i wiesz, i kwestia tego, czy coś takiego się może utrzymać, no moim zdaniem na dłuższą metę nie, a już na pewno nie na jakichś skrajnych poziomach. Być może kwestia kilku procent jeszcze jest jakby do utrzymania, natomiast gdyby te różnice już zaczęły sięgać, powiedzmy, kilkunastu, a wręcz kilkudziesięciu, no to się rzeczy zacznie to uruchamiać arbitraż, tak? Więc będzie się po prostu opłacało kupować złoto na rynkach zachodnich i sprzedawać je drożej, tam, gdzie ono jest drożej wyceniane na rynkach wschodnich.
Wiadomo, że no gdzieś tam ten system zachodni pewnie by się przed takim procederem bronił, więc pojawiłyby się siłą rzeczy jakieś zabezpieczenia przed tym arbitrażem. No ale jak wiemy, jakby każde zabezpieczenie da się w jakiś tam stopniu obejść, tak? Możemy chociażby tutaj przywołać przykład obostrzeń na zakup rosyjskiej ropy, tak, które po inwazji na Ukrainę Europa nałożyła. No i okazało się, że po nałożeniu tych sankcji nagle eksplodował eksport rosyjskiej ropy do Indii, a z kolei w tym samym czasie 22 rok, tutaj mamy dane, że bardzo, bardzo silnie Europa z kolei importowała ropę z Indii, tak? Także widać, że po prostu India okazało się tym takim, powiedzmy, hubem dla tej rosyjskiej ropy. No i analogicznie w przypadku prawdopodobnie odbyłoby się to w przypadku właśnie takiego złota, tak? Tutaj w pierwszej kolejności w zasadzie wymienia się takie ośrodki jak Dubaj czy Singapur. Także wydaje mi się, że na dłuższą metę, zwłaszcza większe różnice w wycenach byłyby nie do utrzymania. No i biorąc pod uwagę to, że temu tej wschodniej części zależy jednak na tym, żeby te wyceny metali szlachetnych znalazły się zdecydowanie wyżej, no to będzie siłą rzeczy z czasem na pewno wywierało presję również na te wyceny, te oficjalne zachodnie. A powiedz mi, czy posiadacze metali szlachetnych mogą z optymizmem patrzeć w rok 2024? 2024? To znaczy, zakładam, że pytasz o optymizm pod kątem zmiany wycen, tak? Bo Tak. musimy mieć jakby też świadomość tego, czym jest złoto, przed jakimi elementami ono nas chroni. No i może się również zdarzyć niestety tak, że eksplozja jego ceny, chociaż cieszyć będzie powiedzmy posiadaczy metalu, bo rośnie cena, ale z drugiej strony będzie jakby no wynikiem tego, że zdarzy się coś nieciekawego, tak? Natomiast no, patrząc tak już czysto przez pryzmat cenowy, no to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że już ten marazm na złocie trwa na tej dolarowej cenie, trwa już ponad 3 lata, więc można powiedzieć, że rynek jest zdecydowanie przygotowany do jakiejś kolejnej większej fali, moim zdaniem wzrostowej. Zresztą nawet technicznie patrząc na kształt tej konsolidacji, ona ma bardziej kontynuacyjny charakter aniżeli dystrybucyjny. Co ciekawe, z każdą taką ostatnią próbą, którą widzimy, tego przekroczenia 2000 dolarów, co ciekawe, każda taka próba odbywa się w coraz krótszym czasie, a jednocześnie każda taka próba nie ma większego odbicia w mediach. To znaczy, z każdą kolejną próbą ta ilość artykułów w mediach poświęconych w ogóle złotu jest coraz niższa, tak? Także co ciekawe, no z każdą taką kolejną próbą generalnie prawdopodobieństwo tego, że w końcu opór zostanie rozbity, rośnie, natomiast no, dla mediów jest to coraz bardziej nudny temat, tak? Także to taka ciekawostka. No również warto spojrzeć chociażby sobie na wyceny złota w wielu innych głównych walutach, gdzie generalnie już te ATH są wielokrotnie pobijane. Także to, że złoto jakby porusza się w tym ruchu bocznym w dolarze, no jest wynikiem relatywnie mocnego dolara teraz tylko. Także to też ta kwestia w ogóle siły czy słabości dolara i jego wpływu na wycenę tej właśnie dolarowej ceny złota. No, pamiętajmy też, że oprócz tych analizy tych dolarowych wycen, powinniśmy też spoglądać właśnie na te relatywne wyceny, tak? Złota, które jest bardzo tanie, jak już mówiliśmy, względem innych aktywów, względem rynków akcji, względem chociażby obligacji. Można sobie zobaczyć, co się wydarzyło w ostatnim roku, czy w ostatnim półtora, gdzie generalnie gdzie ewidentnie złoto zachowało się lepiej od obligacji. Lepiej mam tu na myśli to, że złoto stało w miejscu, a obligacje taniały, tak? Natomiast jeżeli w ogóle spojrzymy sobie na amerykański rynek długu, no to tam ewidentnie wszystko na to wskazuje, że mamy koniec w ogóle 40-letniej hossy na amerykańskich obligacjach. Jeżeli sobie spojrzymy na rentowności tych obligacji, no to ewidentnie one w tych ostatnich 2 latach z bardzo dużym hukiem złamały ten właśnie długoterminowy trend spadkowy. No i wszystko na to wskazuje, że w ogóle zmienia nam się całe inwestycyjne otoczenie, tak? I to, że hossa na obligacjach się zakończyła, trzeba będzie też wziąć pod uwagę przy w ogóle konstruowaniu portfeli inwestycyjnych. Co więcej, też w odniesieniu do złota, no to zwróćmy uwagę chociażby na ryzyka recesji w Stanach Zjednoczonych. Cała masa wskaźników, które w przeszłości zapowiadały recesję, w zasadzie uaktywnia się
uaktywnia się również w ostatnich miesiącach. Wspomniałem już o spowalniającym rynku pracy, który również będzie no, wywierał jakąś tam z czasem presję właśnie na to, żeby troszeczkę tą politykę monetarną poluzować. To zakończenie tej hossy na obligacjach również będzie miało wpływ na tak zwane portfele 60-40, które są bardzo popularne w ogóle w funduszach inwestycyjnych emerytalnych, czyli portfel złożony w 60% z akcji amerykańskich, w 40% z obligacji. No i one do tej pory generalnie działały tak, że w momencie, kiedy akcje ci traciły na wartości, no to obligacje zyskiwały, no i były takim balansem, tak? Także zmienność całego portfela spadała. Natomiast okazuje się, że w ostatnich kilku kwartałach ta korelacja została złamana. Po dwóch dekadach de facto, no i w tym momencie obligacje zaczęły się zachowywać bardzo podobnie do akcji, tak? Czyli jakby ryzyko całego portfela, tak skonstruowanego portfela, zaczęło istotnie rosnąć. No i można w tym momencie się zastanawiać, że część zarządzających dojdzie do wniosku, czy na przykład tych obligacji czymś nie, przynajmniej części tych obligacji czymś nie podmienić, tak? No i tutaj się też wskazywało na to, czy aktywa twarde w postaci surowców właśnie takim balansem dla tych obligacji w kolejnych latach się też nie okażą, tak? No i tak też trochę tytułem podsumowania, no mówiliśmy już o chociażby tym roku wyborczym, czyli właśnie tych naciskach na Powella, gdyby sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Mamy oczywiście całą listę ryzyk geopolitycznych, tak? Ukraina, Bliski Wschód, kto wie, czy nie Tajwan. Sytuacja chociażby związana z długiem amerykańskim kosztów odsetkowych, które robią się bardzo, bardzo mocne i no, Stany, jakby nie patrzeć, zdecydowanie potrzebują niższych rentowności, tak, bo przy tych obecnych rentownościach no to już koszt rolowania obecnego zadłużenia robi się już no, znaczący, zwłaszcza, że struktura tego zadłużenia jest taka, że zdecydowana większość to jest dług o krótkim terminie, który będzie musiał być już po obecnych wysokich rentownościach rolowany. No cóż, do tych kwestii związanych z ryzykiem wokół długu możemy sobie jeszcze chociażby dołożyć kwestie posiadaczy, tych zagranicznych posiadaczy tego długu, tak? No tu w pierwszej kolejności dwóch największych, no to są Japonia i Chiny. One też mają swoje problemy z dewaluującymi się walutami względem dolara. No i teraz na przykład, jeżeli masz duży portfel takich amerykańskich obligacji, no to możesz po prostu zacząć je sprzedawać. W ten sposób pozyskujesz dolara, no i sprzedając tego dolara na rynku bronisz własnej waluty, tak? Także ze strony tych dwóch największych posiadaczy amerykańskiego długu również pojawia się już od pewnego czasu podaż, zwłaszcza w przypadku Chin. No i cóż, no, o, chociażby przykład systemu finansowego i sektora bankowego, tak? Który no, słyszeliśmy chociażby zwłaszcza wiosną tego roku upadki banków w Stanach Zjednoczonych, tak, był Silicon Valley Bank, był Signature Bank, był Silvergate, później się to przelało na Credit Suisse, tak, First Republic, PacWest, w ostatnich z kolei dniach było też głośno o Citizens Banku. Także no widać, że ten rynek, ten sektor bankowy już ma problem z utrzymaniem się na powierzchni jakby przy tej obecnej cenie pieniądza, tak, już te pęknięcia się pojawiają, tak. Co więcej, no na przykład widzieli, co ciekawe, czytałem w ostatnich dniach również pomysły Szwajcarów, tak, jak powstrzymać ran na banki, tak, pojawiły się w dyskusji pomysły o tym, że jeżeli kolejka chętnych po swoje pieniądze zaczęłaby się za bardzo wydłużać, no to można na przykład te wpłaty rozłożyć na nieco dłuższy termin albo wręcz nałożyć jakieś kary, tak, za to, że chcesz wyciągnąć własne pieniądze z banku, tak, no więc jeżeli komuś ulżyło, no to jakby gratuluję. No i to już, no mówiliśmy również o kwestii BRICS-u, tematu wspólnej waluty, więc to jest też wszystko, co będzie biło w dolara, a tym samym no, generowało jakąś tam presję na złocie. Mamy również kwestię właśnie tego petrodolara, więc przypomnę, że BRICS po rozszerzeniu, w jego skład wchodzi między innymi Arabia Saudyjska, która zobowiązała się w latach 70. do rozliczania handlu ropą w dolarze w zamian za ochronę militarną Stanów Zjednoczonych. No i w tej chwili, co ciekawe, pojawiają się bardzo istotne rysy już na tym systemie petrodolarowym. A przypomnę, że konieczność rozliczania handlu ropą w dolarze, no to jest jeden z w zasadzie głównych filarów, głównych elementów, które w ogóle generują jeszcze popyt na dolara.
taki globalny. Jakieś 2 czy 3 tygodnie temu, nawet filmik na kanale TAVEX o tym robiłem, miała miejsce pierwsza transakcja ropą w Juanie na giełdzie w Szanghaju. I tam co prawda nie pojawiła się, nie została podana do publicznej wiadomości, kto był drugą stroną tej transakcji. No ale ewidentnie spekulacje i chociażby wizyta Xi w Rijadzie w grudniu ubiegłego roku mogą wskazywać na to, że prawdopodobnie drugą stroną tej transakcji byli właśnie Saudowie, tak? No jeżeli by się okazało, że faktycznie te rozliczenia ropy już nie w dolarze, a w innych walutach, w juanie na przykład, zaczynają mieć coraz szerzej miejsce, no to już właściwie czekamy w tym momencie na odpowiedź Stanów Zjednoczonych, czy takowa się w ogóle też pojawi, a jeśli tak, to jaka, no bo jest to ewidentnie uderzenie w ostatnią taką ostoję popytu na dolara, tak? No i weźmy chociażby, wiesz, też pod uwagę to, że złoto w tych ostatnich latach płynął ewidentnie z zachodu na wschód. No i teraz w sytuacji, w której ten BRICS poszerza się o tą Arabię Saudyjską, no i mamy to zagrożenie dla waluty, którą będziemy rozliczać handel ropą, no to w tym momencie zwróć też uwagę na to na przykład, że państwa już po rozszerzeniu, czyli mówimy o tej 11 od stycznia, szacuje się, że cała ta grupa tych 11 państw będzie odpowiadała za 43% światowego wydobycia ropy. Więc to już jest, jako całość, jest to już ewidentnie bardzo, bardzo duży gracz, który może tutaj mocno namieszać. No i teraz, biorąc pod uwagę to właśnie, że to złoto w ostatnich latach przepływało z zachodu na wschód i jest tam ewidentnie gromadzone, mówiliśmy chociażby o tych nieoficjalnych rezerwach Chin, no to wyobraź sobie na przykład, co by się stało, gdyby do głosu doszedł koncept na przykład zmiany zasad rozliczania ropy i na przykład zamiast dolara czy zamiast innej waluty, grupa tych państw ogłosiłaby na przykład, że jeżeli zapłacisz za ropę złotem, no to dostaniesz jej na przykład 2 razy więcej aniżeli dotychczas, tak? No to w tym momencie cały właściwie międzynarodowy kapitał, inwestorzy rzucają się po złoto, po to, żeby móc sobie za złoto kupić 2 razy więcej ropy. Tak? I w tym momencie jakby ropa jest de facto powiązana w tym momencie jakimś pegiem ze złotem. Natomiast jeżeli byś się zastanawiał, czy w przypadku takiego połączenia, czy to ropa spadnie, czy złoto wzrośnie, no to tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że rynek ropy pod względem kapitalizacji jest 10-krotnie większy od złota. Także już wiadomo, kto ma większą siłę, żeby kogo bardziej pociągnąć. Także ewidentnie w takim przypadku, jeżeli okazałoby się, że możesz kupić 2 razy więcej ropy płacąc złotem, no to praktycznie cena złota się natychmiast podwaja, tak? I w tym momencie no, też ciekawe, co zrobiłby w tym momencie COMEX, gdzie jest cała masa lewarowanych pozycji, właściwie nie pokrytych niczym, tak? Praktycznie masz zakończony handel na COMEXie i ryzyko na przykład anulowania w ogóle transakcji, tak jak to miało chociażby 1,5 roku temu miejsce na rynku Niklu, tak? Gdzie też przy zbyt dużym ruchu cenowym po prostu transakcję anulowano, bo część stron tego kontraktu w ogóle nie byłaby w stanie się rozliczyć, tak, w przypadku takiego squeezu, jaki miał miejsce na Niklu, tak. No i cóż, do tych czynników odnośnie złota, no możemy tak samo dorzucić jeszcze chociażby te raporty na temat zakupów banków centralnych. Tu jak pewnie twoi widzowie już doskonale kojarzą, ubiegły rok był absolutnie rekordowym pod względem historycznie rekordowym pod względem zakupu złota przez banki centralne, które kupiły 1136 ton netto. Również jeżeli spojrzelibyśmy na pierwsze półrocze tego roku, no to tutaj również rekordy, tak samo pierwsze 3 kwartały również są rekordowymi na przestrzeni ostatnich już tutaj kilkunastu lat. No także widać, że ten pęd po złoto w bankach centralnych cały czas się również odbywa. No i wiesz, i poza tym mamy jeszcze kwestię wyrównania chociażby rezerw złota w bankach centralnych, o czym też mówiliśmy, i tego scenariusza umorzenia długu. No, jak już wspomnieliśmy, on jest raczej z kategorii raczej mało prawdopodobnych, natomiast no, oczywiście wszystko zależy od tego, jak się sytuacja rozwinie. Jeżeli kwestia właśnie tego zadłużenia, sytuacji finansowej doszłaby jakoś do ściany, no to może nie być w tym momencie innego wyboru i to złoto zostanie do tego użyte, tak? I chociażby można sobie tutaj we własnym zakresie doczytać przypadek z ostatnich dosłownie dni szwedzkiego Riksbanku, który się zgłosił z prośbą o dokapitalizowanie
na poziomie 7 miliardów dolarów na pokrycie strat, które powstały w wyniku prowadzonego wcześniej QE, czyli tego skupu obligacji o bardzo niskich rentownościach. No i cóż, no i mówiliśmy jeszcze też chociażby o tych kwestiach związanych ze CBDC i tym postrzeganiem metali jako tej możliwości jeszcze ucieczki przed już całkowitym jakby wejściem do systemu i posiadania wszystkiego właśnie pod okiem banku centralnego i rządu. No i cóż, no jeżeli wiesz, całą tą listę teraz weźmiemy jakby w całość, no to w zasadzie, wiesz, no nie, moim zdaniem nie ma już tutaj innego kierunku, jak to, że no zmierzamy na jakiś, obieramy kurs na jakiś monetarny game over, tak? A przeskoczę znowu do tematu złota i przeciętnego Polaka, bo tutaj też z perspektywy tak zwykłego Kowalskiego może spójrzmy, ile według ciebie powinien posiadać złota przeciętny Polak, tak powiedzmy, żeby godnie mógł żyć na emeryturze? No, powiem ci, że to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Swoją drogą jakiś czas temu z podobną kwestią się też zetknąłem, więc miałem okazję też się trochę nad tym zastanowić. I tutaj ci powiem przewrotnie, że być może trochę ciebie zaskoczę, zwłaszcza biorąc pod uwagę też to, gdzie pracuję. Bo moim zdaniem akurat taki duży udział złota w portfelu emerytalnym to nie jest najlepszy pomysł zdecydowanie, tak? Zwróć uwagę na to, że od wielu już lat maleje nam ta tak zwana stopa zastąpienia, tak? Czyli relacja tej twojej ostatniej pensji do pierwszej emerytury, tak? Czyli wiadomo, że my udając się, zwłaszcza nasze pokolenie, może naszych rodziców jeszcze nie, ale my czy nasze dzieci udając się na emeryturę, no niestety to ta pierwsza emerytura nie będzie wyglądała, delikatnie mówiąc, fajnie. No i cóż, i przede wszystkim to, czego w tym momencie będziesz potrzebował po przejściu na emeryturę, to jakichś dodatkowych cash flow, tak? Czyli w tym momencie w miarę zbliżania się do emerytury ten twój inwestycyjny portfel powinien raczej układać się w stronę z jednej strony aktywów o raczej niskiej zmienności, niskim ryzyku, no bo już powiedzmy nie chcesz się eksponować na to, żeby ryzykować tą zmienność, no ale z drugiej strony fajnie, gdyby te aktywa również były ci w stanie płacić jakieś odsetki, jakieś dywidendy, może jakieś czynsze z nieruchomości, jeżeli powiedzmy twój portfel też na to pozwala i generalnie na tym moim zdaniem powinien się przede wszystkim opierać właśnie ten portfel już taki stricte emerytalny, tak? Czyli on musi uzupełniać te braki z tytułu tego nagłego skokowego spadku dochodów, tak? Oczywiście fizyczne złoto również może mieć w nim swoje miejsce, natomiast raczej w roli takiej, jak mówiliśmy wcześniej, takiej już typowo ubezpieczeniowej, czyli przed tymi czarnymi łabędziami, tak? Kwestia jakiegoś konfliktu, jakiejś wojny, jakichś zawirowań w systemie monetarnym, jakichś problemów na przykład w ogóle z dostępem do środków na twoim rachunku bankowym, tak? Zawsze może się zdarzyć jakaś, nie wiem, awaria, jakiś błąd serwera, atak hakerski, no różne rzeczy, problem, nie wiem, z chociażby po stronie obsługi terminali do płacenia elektronicznie, no i w tym momencie taki fizyczny metal również jakby zabezpiecza przed tego typu ryzykami i no i w jakiejś tam części warto go posiadać, natomiast w przypadku właśnie już portfela takiego typowo emerytalnego, no to on już jest, to złoto fizyczne jest już raczej tylko jakimś tam dodatkiem, tak? No i teraz to co o czym tutaj mówię, to jest takie moim zdaniem ujęcie powiedzmy ogólne, książkowe. Natomiast co ciekawe, sytuacja obecna troszeczkę się moim zdaniem od tego podręcznikowego schematu wymyka. Bo wspomnieliśmy wcześniej o tym, jakie złoto ma w tej chwili potencjały, jak jest tanie, przede wszystkim w relacji do innych aktywów, o tym, że mamy spore szanse na to, że złoto wyprzedzi zarówno rynek akcji, jak i rynek obligacji, czyli jakby no wyprzedzi również ten portfel 60-40, z którego to zresztą bardzo często jest właśnie te konstrukcje emerytalne są też zbudowane. No i przy okazji, jeżeli tak się zdarzy, no to złoto ma również szansę wyprzedzić inflację, a więc zwiększyć przy okazji swoją siłę nabywczą.
No i w takiej sytuacji, akurat w kontekście tych najbliższych kilku lat, powiedzmy do dekady mniej więcej, no mogłoby się okazać, że akurat nieco większy udział złota w takim portfelu emerytalnym też nie będzie błędem, tak? Dlatego że ten wzrost jego ceny no jakby zrekompensuje i będzie w stanie skutecznie powalczyć właśnie z tymi klasycznymi instrumentami właśnie typu akcje, obligacje. No i co ciekawe, jeżeli się komuś wydaje, że jest to nierealne, no to po pierwsze odsyłam do tych przypadków z dekady lat 70. i pierwszej dekady lat 2000, a po drugie, no, chociażby możemy sobie spojrzeć na ostatni przykład. Tak? Jeżeli na przykład spojrzelibyśmy na ostatnie 2 lata, tak już powiedzmy licząc od początku 2022 roku, no to okazałoby się, że jeżeli złożylibyśmy sobie taki portfel 60-40, no tutaj jakby przyjmuję, że mogłoby to być na przykład 60% ETF-u SPY, czyli tego z ekspozycją na indeks S&P 500 i powiedzmy ETF-u TLT, czyli z ekspozycją na długoterminowe obligacje amerykańskie, tak? I nawet jeszcze, jeżeli jeszcze doliczylibyśmy dywidendy do tych ETF-ów, no to okazałoby się, że od początku 2022 roku taki portfel w ten sposób skonstruowany stracił dziś około 11%, a w tym samym czasie złoto zyskało około 10 w dolarze, tak? Także widać, że złoto potrafi powalczyć z tymi klasycznymi instrumentami finansowymi, no i moim zdaniem raczej się całe makro układa w taki sposób, że również będzie się to odbywało w kolejnych latach, co z kolei no właśnie prowadzi nas do tego, że jeżeli ktoś w swoim portfelu emerytalnym ma nieco więcej tego złota, aniżeli niezbędne minimum, to takie ubezpieczeniowe, no to niekoniecznie musi być to, niekoniecznie w tym akurat obecnym przypadku okaże się to błędem, bo ta zmiana ceny będzie w stanie, powiedzmy, gdzieś tam zrekompensować te braki dywidend czy odsetek. A jakie aktywa poza metalami szlachetnymi widziałbyś w dobrze zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym? Wiesz co, no, też kwestia, co to znaczy dobrze zdywersyfikowany portfel, bo przede wszystkim to, przed czym bym może odrobinę przestrzegał, to z kolei w popadaniem w nadmierną, w jakiejś skrajności, tak, czyli w nadmierną dywersyfikację. No bo trzeba sobie powiedzieć i pamiętać też o tym, że jeżeli powrzucasz sobie do swojego portfela inwestycyjnego właściwie wszystkie możliwe klasy aktywów, no to tak naprawdę ten port i jeszcze dobierzesz je pod względem również zmienności, tak? Więc na przykład będziesz miał relatywnie mniej surowców, bo one są bardziej zmienne, ale z kolei nieco więcej obligacji krótkoterminowych, bo one są mniej zmienne. No i generalnie w trakcie jakichś kolejnych fluktuacji rynku, tak naprawdę to, co zarobisz na jednych aktywach, no to stracisz na drugich, tak? Więc ten portfel się będzie praktycznie kręcił koło zera albo z trudem w ogóle pokonywał czy doganiał inflację, tak? No oczywiście możesz zawsze powiedzieć, że okej, mam tak fajnie zdywersyfikowany portfel, bo czekam na jakąś, powiedzmy, panikę na rynku, no i w tym momencie te elementy, które mocno potaniały, to mogę sobie zamienić te elementy, które zyskały w trakcie tej paniki, no i czyli na przykład wykorzystać, nie wiem, pozycję gotówkową, pozycję w obligacjach i pozycję w fizycznym metalu, który się, nawiasem mówiąc, w trakcie paniki oderwie od papierowego, no i za nie kupić sobie mocno przecenione inne surowce czy akcje, tak? No tylko problem w tym, że jeżeli to zrobisz, no to w tym momencie dokładnie kończy ci się twój dobrze zdywersyfikowany portfel, tak? No bo nagle masz właściwie pełną ekspozycję na akcje i surowce, tak? Czyli na bardzo zmienne aktywa, tak? Także raczej zamiast mocno dywersyfikować portfel, skupiłbym się bardziej na tym, aby jednak starać się, no jakby ten rynek troszeczkę rozgryźć i określić jakiś nieco bardziej prawdopodobny scenariusz na kolejne lata i jakby no i ten portfel sobie ułożyć pod ten scenariusz, tak? No jeżeli chodzi o moje jakieś tam postrzeganie rynku, no to przede wszystkim widziałbym w kolejnych latach problem w ogóle, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, dla tych portfeli 60-40, czyli to jakby ta klasyka, która od 2 dekad towarzyszyła i właściwie nie zawodziła, no może się okazać, że teraz już nie będzie takim dobrym rozwiązaniem. No jeżeli spojrzelibyśmy na to, co się wydarzyło w tych ostatnich latach, no to pamiętajmy, że
że prawdopodobnie te ogniska inflacji jeszcze będą gdzieś nam tam towarzyszyć. Co prawda w wielu miejscach udało się tą inflację skorygować, natomiast już odbija się to kosztem wzrostu gospodarczego, kosztem napięć na rynku pracy, kosztem pęknięć w systemie. No i siłą rzeczy wymusi to za chwilę jakieś luźniejsze konieczności jakby poluzowania tej polityki monetarnej. No i tam, gdzie ta inflacja nie doszła do celu, no to z kolei jeżeli tą politykę nadmiernie poluzujesz, no to znowu zaryzykujesz odpalenie kolejnej fali inflacji, tak? Także ta kombinacja relatywnie podwyższonej inflacji i kłopotów ze wzrostem gospodarczym, no skutkuje nam stagflacją, tak? I z kolei w takim otoczeniu właśnie metale szlachetne sobie mogą nieźle całkiem poradzić. W takim stagflacyjnym scenariuszu również surowce miałyby swoje 5 minut. No, pewnie nie 5, a zdecydowanie więcej. Bardzo ciekawy wykres od paru już, no w zasadzie można powiedzieć, lat serwuje inkrementu. Nie wiem, czy widziałeś, a więc relacji sektora surowców do S&P 500, tak? I to jest taki wykres już sięgający chyba lat 70. No i w tej chwili, jeżeli spojrzelibyśmy na to, gdzie na nim jesteśmy, no to surowce są względem amerykańskiego rynku akcji niebywale tanie, tak? Takie sytuacje zdarzały się raptem kilka razy w przeszłości. No i w tym momencie, jeżeli konstruujemy sobie jakiś portfel inwestycyjny na kolejne lata i budujemy jakieś scenariusze, no to nieuwzględnienie w takim portfelu, moim zdaniem, surowców, no, okaże się bardzo, bardzo dużym błędem, tak? Nawet tak jak mówiliśmy, tak, kwestie tych banków centralnych, które prędzej czy później i tak będą musiały powrócić do luźniejszej polityki monetarnej, bo już jakby no, gospodarka tego nie wytrzyma. Nawiasem mówiąc, ostatnio też wpadł mi w ręce wykresik, w którym, no bo jakby mówiąc o bankach centralnych, no to wszyscy patrzą przede wszystkim na Fed, na Europejski Bank Centralny, czyli na te największe. Natomiast jeżeli spojrzymy na wszystkie w ogóle globalne banki centralne, no to okaże się, że od ładnych już paru miesięcy mamy kolejną kolejną rosnącą falę obniżek stóp procentowych. Więc de facto no, ten zwrot w stronę z kolei, no zresztą najlepszym przykładem jest chociażby również też nasz bank, Rada Polityki Pieniężnej, tak? Już ta polityka monetarna zaczyna być luzowana, no i teraz kwestią tylko czasu jest, kiedy Europejski Bank Centralny czy Fed do tego dołączą, tak? W przypadku Fedu mówiliśmy o okolicach maja, czerwca przyszłego roku, tak? No, jeżeli też mamy sobie budować jakieś scenariusze, no to musimy brać pod uwagę właśnie tą podtrzymaną presję inflacyjną. Mówiliśmy o chociażby BRICS Plus, o tym petrodolarze, o tym uderzeniu w dolara, tak? Czy, no, a uderzenie w dolara, jakby nie patrzeć, wygeneruje inflację w Stanach Zjednoczonych. Wiemy też, że no, zakusy OPEC-u są takie, żeby jednak tą cenę ropy gdzieś tam cały czas stymulować, jak tylko się okazuje, że cena ropy zaczyna się cofać, to od razu dostajemy informację, że kolejne ograniczenia wydobycia się pojawiają. No i tak jak mówiłem, ten koncept BRICS Plus, czyli tych 11 państw, no, będzie odpowiadał za 43% światowego wydobycia, tak? Więc to jest też tak samo siła, która gdzieś tam wspólnie się może spokojnie porozumieć i tą presję na ceny ropy i na inflację generować, tak? No, to wszystko w zasadzie prowadziłoby nas do takiego scenariusza też powtórki z lat 70. można sobie przejrzeć, czyli tego właśnie stagflacyjnego otoczenia, w którym surowce i z metalami ewidentnie spisały się najlepiej. Amerykańskie akcje, one nominalnie, patrząc przez pryzmat całej dekady, one nominalnie zachowały się płasko, natomiast gdybyś doliczył do tego inflację, no to tam właściwie spadek przekroczył 60%, tak? Także rynek akcji tej siły nabywczej nie przeniósł w takich warunkach. Natomiast no, można się też zastanowić, na ile skutecznie uda się w tej chwili jakby Powellowi zbić tą inflację. No, na razie jakieś pewne postępy tutaj są. Z 9 ponad procent do 3 udało się to skorygować. Natomiast w tej chwili mamy tak zwaną reflację, czyli odbicie inflacji z wyższego już poziomu, i ona odskakuje do 3,7, 3,9, 3,7 chyba, jeśli mi pamięć nie myli.
No i w tym momencie można się zastanowić, co zrobi z tym fantem dalej Powell, tak? Wszystko raczej wskazuje na to, że na kolejne podwyżki stóp procentowych się nie zanosi, dlatego że rynek już po prostu fizycznie tego nie wytrzyma. No a z kolei nawiązując do tej dekady lat 70., no to tam takim game changerem, jeżeli chodzi o walkę z inflacją, był Volcker, tak, ówczesny szef Rezerwy Federalnej, który, żeby powalczyć z kilkunastoprocentową, już w pewnym momencie chyba 15 nawet procentową inflacją, podniósł stopy do 20%, z jednej strony mocno uderzając w gospodarkę, ale z drugiej strony, no pamiętajmy, że wtedy dług do PKB w Stanach Zjednoczonych to było 30 parę procent, tak? W tej chwili mamy 124, no i dlatego też widzimy te wszystkie ryzyka, które się materializują właśnie w postaci pęknięć w systemie finansowym, w sektorze bankowym. Także no niestety, ale wiele wskazuje na to, że tak gładko z inflacją Powell sobie nie poradzi, jak poradził sobie Volcker właśnie pod koniec lat 70. A według ciebie, czy rosnące ceny mieszkań, tak z perspektywy kupna jako inwestycji, niepewność kryptowalut, wojny na wschodzie, w Izraelu, mogą zwiększyć apetyt, powiedzmy, przysłowiowego Kowalskiego na złoto? Wiesz co, ja bym chyba na to spojrzał po prostu przez pryzmat takich wycen relatywnych, to znaczy no tak intuicyjnie, jeżeli jakieś aktywo, jakaś klasa aktywów robi ci się zbyt droga, czyli na przykład ceny mieszkań odskoczyły już do absurdalnie wysokich poziomów i tak naprawdę ich kupno, a zwłaszcza na kredyt pod inwestycje, no powoduje, że w zasadzie rentowność z takiego przedsięwzięcia masz tak niską, że już nie opłaca się tego robić. No to w tym momencie patrzysz tak naprawdę, co nie wzrosło, czy co jest jeszcze w miarę osiągalne i relatywnie tanie, tak? No więc im bardziej drożeją mieszkania, im bardziej drożeją inne aktywa finansowe, tym w pewnym momencie na podstawie właśnie takich relatywnych porównań część z tego kapitału, czy część z tych posiadaczy tego kapitału będzie realizowała zyski z innych inwestycji i przenosiła w to, co jeszcze nie wzrosło, tak? Czyli w tym przypadku właśnie na złoto, tak? Także tak bym chyba na to spojrzał przede wszystkim przez pryzmat tych właśnie relatywnych wycen. Na koniec chciałbyś jeszcze coś dodać? Może powiedz, gdzie można znaleźć Twoje opracowania? Wiesz co, no, tak się zastanawiam, czy jeszcze nam coś zostało tutaj do dodania, bo rozmowa nam się już mocno rozciągnęła. Natomiast wiesz, no, podsumowałbym to chyba w ten sposób. Jakby nie patrzeć, od dłuższego czasu żyjemy w świecie realnych, ujemnych stóp procentowych, czyli stóp, które, czyli sytuacji, w której no niestety trzymając kapitał, jego siła nabywcza w walutach fiducjarnych cały czas spada. No i to z kolei powoduje, że chcąc, nie chcąc, wszyscy musimy być inwestorami, tak? Czyli cały czas musimy się zastanawiać nad tym, jak ten portfel sobie ułożyć, żeby z tą inflacją przynajmniej nie przegrać. A jeszcze jeżeli uda się ją przeskoczyć, to tym bardziej jakby punkt dla nas. Mówiliśmy też o kwestii tych niskich emerytur wynikających chociażby z kwestii no, perspektywy zapaści demograficznej, która niestety nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach jakby no, jest ta perspektywa jest faktem. No i w tej sytuacji również myśląc o przyszłości, siłą rzeczy tymi inwestorami musimy być, tak? Więc tutaj chociażby tak trochę jakby podsumowując całą naszą rozmowę, tutaj też ogromna rola właśnie tej edukacji finansowej, tak aby o tym mówić. Tutaj przede wszystkim gratulacje też dla widzów w ogóle Twojego kanału, którzy przysłuchują się tym wywiadom, tym rozmowom, bo to jest ta grupa, która już jakby ten pierwszy niezbędny krok poczyniła i stara się czegoś dowiedzieć w zakresie tych finansów osobistych. Tu z ciekawostek takie też, żeby też tak pesymistycznie nie zakończyć naszej rozmowy, bo no mówiliśmy dzisiaj tutaj przede wszystkim niestety o zagrożeniach raczej. No to jest też takie małe światełko w tunelu, tak? Jakiś czas temu w Taweksie robiliśmy badania, i z których wynikało, że relatywnie młodzi ludzie, a więc z grupy wiekowej 18-24, wyobraź sobie, że 74% z nich w pierwszej połowie tego roku zdołało zgromadzić oszczędności. Co jest o tyle ciekawe, że wydawałoby się, że ludzie w tym wieku to tak raczej od pierwszego do pierwszego impreza i raczej tak to pewnie działa. Natomiast okazuje się, że właśnie 74% z nich zgromadziło oszczędności.
No i teraz, jeżeli z kolei dalej byśmy się przyjrzeli tym badaniom, no to okazuje się, że 27% z tych osób, które te oszczędności zgromadziło, przeznaczyło je na zakup złota. Więc tutaj też nie ukrywam, że mocno mnie to zdziwiło, no bo osoby w tym wieku to raczej właśnie jakieś krypto, jakiś forex, lewar i generalnie oczekiwana stopa zwrotu, no to najlepiej tak 100% miesiąc w miesiąc, tak? A tu się okazuje, że faktycznie sporo z tych osób też zdecydowało się na złoto. No także to jest takie trochę światełko w tunelu, że te młodsze pokolenia już są oswojone z tym, że trzeba o tych swoich finansach myśleć już teraz, tu i teraz. No i to jest jakiś zdecydowanie pozytyw, tak? Tak powiem szczerze, że też jeszcze przed naszą rozmową zastanawiałem się nad kwestią, jak w ogóle kwestię złota wytłumaczyłbym na przykład 5-latkowi, tak? Czym jest złoto, jak o nim myśleć. No i może nie 5-latkowi, osobie troszkę starszej, ale jednak gdybyśmy mieli sobie je kwestię temat złota jakoś tak obrazowo opisać, no to wyobraź sobie na przykład, że masz piękne, duże, wygodne mieszkanie w jakimś apartamentowcu, mieszkanie zlokalizowane na jakichś tam wyższych kondygnacjach, więc masz piękny widok z okna przy okazji. No i okazuje się, że wszystko jest pięknie, fajnie, tylko że jak się wychylisz przez okno, czy spojrzysz przez balkon, no to gdzieś tam z okolic garażu zaczyna się unosić jakiś dym. No i patrząc na to, no możesz teraz zamknąć okno i myśleć, że jakby no problem sam się jakoś tam rozwiąże, a w zasadzie to ty mieszkasz wysoko, więc ten problem generalnie ciebie nie dotyczy. No i no jakby to zignorować. No tylko problem w tym, że z czasem tego dymu się tam robi na dole coraz więcej, po niektórych okien już zaczynają wystawać płomienie, no i dalej możesz się zastanawiać, czy sprawa się sama rozwiąże, czy też nie. No i za ten dym, za te płomienie, to już podstawmy sobie właśnie te napięcia w systemie finansowym, poziom zadłużenia. Co gorsza, wokół budynku nagle zaczyna się gromadzić publika w postaci chociażby krajów grupy BRICS, która zamiast ten budynek ratować, no to jest coraz bardziej chętna do tego, żeby go jeszcze benzyną podlać najlepiej. Natomiast na dachu tego budynku stoi sobie helikopter. No i teraz pytanie, czy w pewnym momencie te zagrożenia zidentyfikujesz w ten sposób, że pójdziesz sobie zająć miejsce w tym helikopterze. Za helikopter podstawiamy akurat złoto fizyczne w tym przypadku. A może jeszcze gdzieś tam po piętrach będzie biegał jakiś konik, który będzie sprzedawał bilety na ten helikopter. No i kupisz sobie tylko miejsce w tym helikopterze. Natomiast w momencie, kiedy sytuacja zrobi się już niestety bardzo nieciekawa, no to może się okazać, że na każde takie miejsce w helikopterze jest kolejka 100 innych osób z bilecikiem w ręku, tak? No i chyba w ten sposób bym podsumował na chwilę obecną ideę złota, tak? To jakby od ciebie zależy, czy wszystkie te ryzyka, wszystkie te rzeczy, o których rozmawialiśmy, w jakimś mniejszym czy większym stopniu się zmaterializują, no i czy zdołasz się ochronić, będąc właśnie w posiadaniu fizycznych metali, czy też te problemy zignorujesz, pozostaniesz dalej w systemie, w klasycznych instrumentach inwestycyjnych, no jakby biorąc na siebie pełne ryzyko tego, że niestety no wyjdzie ostatecznie z tego właśnie taki game over pewnego dnia, tak? Także tak bym to chyba, także to tak obrazowo bym to chyba gdzieś podsumował. Pytałeś jeszcze o kwestię jakichś tutaj naszych opracowań. No to jeżeli twoi widzowie mają ochotę zajrzeć gdzieś tam do właśnie jakichś naszych materiałów, to można to zrobić na naszych mediach społecznościowych. Wszędzie jesteśmy obecni pod nazwą Pawex.pl. Jeżeli chodzi z kolei już o takie, powiedzmy, stricte treści przygotowywane przeze mnie, to raz w tygodniu staram się umieszczać na naszym kanale YouTube'owym jakąś taką wideo analizę. Z reguły jest to piątek, okolice godziny 18. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie kwestie bieżących newsów, ciekawostek, to tutaj też można odwiedzić na naszego Twittera, nasze konto Twitterowe, na którym staram się też codziennie gdzieś tam kilka ciekawszych rzeczy wrzucić. Jeżeli ktoś zamiast oglądania analiz wideo woli je w takiej formie bardziej, powiedzmy, tekstowej, to one również są na naszej stronie tawex.pl w zakładce Wiedza.
Natomiast jeżeli jeszcze byłby jakiś, powiedzmy, niedosyt, no to można też zerknąć na już tutaj na mojego prywatnego LinkedIna, wpisując po prostu w LinkedIna Tomasz Gessner i też jak czas pozwala, to staram się właśnie raz na jakiś czas wrzucić jakiś krótki wpis, także to odnośnie tego, gdzie można nas tutaj znaleźć. No, dziękuję Ci, Tomasz, że znalazłeś czas na edukację mnie i widzów i przybliżenie swojego punktu widzenia. Naprawdę garść ciekawych informacji. I mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki również. Mam nadzieję, że było warto i że spora część Twoich widzów no, zdołała dotrzeć do końca. Dzięki.